Cześć, ja się nazywam Kasia Stadajek i zapraszam Was do drugiej części rozmowy z Olą Kozerą, cześć, twórczynią Blisko i sieci wiosek, czyli bliskościowych przedszkoli i żłobków. Tak. W pierwszej części rozmawialiśmy głównie o emocjach rodziców i dzieci. A teraz porozmawiamy o tym, jakie podejście... Już mi się tak ułożyły słowa, może zaprocentować, ale to nie o to chodzi. Porozmawiajmy o swobodnej zabawie i o tym, że kilkulatki mają prawo całe dnie się bawić. Tak. Bo to też punkt wyjścia do tego wątku, jakby ty masz swój, ja mam swój, mój jest taki, że moje 4-letnie dziecko, wiadomo, bawi się, ale wokół niego są dzieci, które... Powoli przyucza, mam wrażenie, że przyucza się do pisania, do czytania, że to są, że właśnie taki moment 4 lat u dziecka, to jest taki moment, w którym rodzice się chyba czasem orientują, że już tak, że warto uczyć, bo to nam coś da w przyszłości, bo nasze dziecko będzie gdzieś na początku może jakiegoś wyścigu, albo że będzie mu łatwiej ten krok dalej, ale ono nie jest krok dalej, ono jest tutaj, jest w przedszkolu. Ja często, to jest moja częsta dewiza, jest i tak, nie? Mm-hmm. Bo rozmawiałyśmy o tym, że fajnie jest spojrzeć na dzieciństwo jako na wartościowy czas w życiu człowieka, który jest czasem ważnym, samym w sobie, mm-hmm. nie traktowanym jako element przygotowawczy do bycia super dorosłym, mm-hmm. tak? Który po prostu jest rozwinięty na wszystkich polach świetnie. Więc ta zabawa jest o tym, co sprawia naszym dzieciom przyjemność. Natomiast z punktu widzenia neuronauki, zabawa jest nauką. Mhm. A nauka powinna być zabawą dla małych dzieci. Nie? Nawet tam do 11 roku życia. Mhm. Więc jakiekolwiek wmawianie rodzicom, że dzieci muszą, nie wiem, siedzieć, pisać ślaczki, no jest zazwyczaj żerowaniem na portfelach rodziców albo mhm. na ich lękach, albo na ego rodziców, tak? Co to moje dziecko już nie umie. Ono się nauczy czytać i pisać, jak je przyciśniemy w wieku 4 lat, mhm. ale nie ma żadnych badań, które pokazują, że będzie lepiej pisać i czytać, nie wiem, czy będzie miało lepsze wyniki mhm. w przyszłości. Najlepszym rozwojem dla naszych dzieci, najlepszym, co im możemy dać, jest zabawa. Mhm. I dla mnie z punktu widzenia filozoficznego, ale też bardzo twardych badań naukowych nad rozwojem mózgu dziecka, nad rozwojem kompetencji poznawczych, społecznych, emocjonalnych. Tak. Amen. Czyli dziecko, powiem teraz coś, co zabrzmi za mocno albo zbyt dziwnie, ale że dziecko, które się bawi, nie marnuje czasu. Nie. Nie. Mhm. No wiesz, no to w ogóle możemy rozpocząć rozmowę, czym jest czas, po co żyjemy, mhm. czym jest tak, no, co to znaczy w ogóle marnować czas, skoro mhm. istnieje tylko tu i teraz. Bo ja też mam takie rozkminki i filozofia, którą się inspiruje, czyli Reggio Emilia, jest nazywana właśnie podejściem czy filozofią. Nie jest taką sztywną pedagogią, jak nie wiem, na przykład Montessori, że jest jakaś tam certyfikacja, tylko jest mhm. to bardziej w sposób widzenia dziecka, mhm. jakiś tam konkretny. No i jest właśnie też o celebracji momentów. Ale tak, jeżeli mam założyć tą czapeczkę teraz neurokognitywistki, która mówi, co jest lepsze dla rozwoju dziecka, to zabawa jest najlepsza. Mm-hmm. Swobodna zabawa też, mm-hmm. pamiętajmy, tak. Bo ja teraz z tobą rozmawiam jako z mamą i jako w zasadzie ekspertką, bo ty masz bardzo duże zaplecze takie... Akademickie, dziękuję. A czy zajęcia pozalekcyjne dla 4-latka? To jest, czy przedszkolaki powinny się czegoś uczyć? Tak zapytam ogólnie. Ale masz na myśli wiedzę? No bo umiejętności. Umiejętności, tak. Oczywiście, ale bardziej tak. Jako wiedzę, że takie... Nie. W sensie super, no jakby podążajmy za ich ciekawością. Mhm. Przecież 4-latki są mega ciekawe, no.
To takie pytanie, czy powinny. Nie są ciekawe tego, co my byśmy się spodziewali, że one będą ciekawe, nie? Są ciekawe dinozaurów, nie? No, albo tego, jak działa mikser od środka. Jakby. No ale kurde, są wspaniałe rzeczy, więc też nie zabierajmy im tej wiedzy. No o tym, dlatego ja jestem fascynatką tego podejścia, bo podążę za dziećmi. I często zdarza się, że poziom wiedzy w projektach zdobywane przez dzieci, za którymi pedagodzy umieją podążać, jest dużo bardziej zaawansowany niż ten, który by nam się wydawało. 4- czy 5-letnie dzieci, jak chcą zbudować, nie wiem, system doprowadzenia wody do ogródka, bo im się wymyśliło, że zrobią piekarnię i budują tam te rury, doprowadzają, albo piszą książkę, albo szykują przedstawienie, rozmawiają o tym, kim jest reżyser czy reżyserka, w jaki sposób działa grawitacja, czym jest, no nie wiem, tak, układ słoneczny, ten kosmos się często pojawia, jak wygląda tyranozaur, a jak, Boże, nawet nie znam wielu innych rodzajów dinozaurów, ale tak, nie wiem, czy jakiś tam inny dinozaur, który moje dzieci wiedzą bardzo dużo. Więc wbrew pozorom ta wiedza się pojawia, dzieci chcą wiedzieć, nie, co to jest Polska, co to jest Warszawa, a gdzie jedziemy na wakacje. Opowiadajmy im o świecie, bo jeżeli patrzymy na w ogóle źródła edukacji, tak właśnie z perspektywy historii ludzkości. Ja tutaj często lubię do tego nawiązywać, bo mimo wszystko jesteśmy ssakami, które wyewoluowały w jakimś tam kontekście i coś jest bliskie naszemu tak jakby naturalnemu sposobowi bycia, a coś nie jest i nas męczy. Więc naturalne dla dzieci jest bycie z dorosłymi i uczenie się o życiu poprzez obserwacje dorosłych, ale też bycie z innymi dziećmi. Więc to jest taka trochę skomplikowana odpowiedź. Natomiast gdybyś mnie zapytała, czy jest podstawa programowa, że każde dziecko ma wiedzieć, nie wiem, co to jest parlament, albo co to jest ułamek, to nie. Ja w ogóle mam takie demokratyczne dosyć podejście do edukacji na każdym jej etapie. No ale jeżeli mówimy o kwestii przedszkolaków, no to sprawa jest prosta. W takim przeciętnym programie dnia przedszkolaka czasu na swobodną zabawę jest dosyć niewiele. Przynajmniej w placówce publicznej, do której chodzi moje dziecko. Więc my tu omówimy ładnie o tym, dlaczego dzieci powinny się jak najwięcej bawić, bo w ten sposób chłoną świat i zasady, jakie im rządzą. Ale w tej wczesnej edukacji mam wrażenie, że nacisk jest kładziony jakby gdzie indziej. Na jakieś takie... No tak, to jest właśnie dziwne takie dla mnie trochę, bo to stąd też się wziął mój pomysł w ogóle założenia takiej organizacji, bo ja widziałam jeszcze wcześniej na etapie żłobkowym, jak bardzo niespójne jest to, o czym się uczę na zajęciach właśnie, czy z kognitywistyki, neurokognitywistyki, neurobiologii, psychologii rozwojowej i edukacji. Jak powinny wyglądać zanurzone w zabawie środowiska edukacji dla dziecka, a jak one de facto wyglądają. I w ogóle edukacja jest jakąś zagwozdką dla, no w ogóle antropologiczną, socjologiczną. Dlaczego ona jest taka zacementowana, mimo że cały świat idzie do przodu, tak? Teraz mamy już właśnie sztuczną inteligencję, która bardzo wpływa na to, jak wygląda nasze środowisko pracy, a ta edukacja cały czas gdzieś tam jest taka sama. I jest właśnie taka oparta o, wbrew pozorom dla mnie, bardzo głębokie rzeczy. Że dorosły jest mądrzejszy. Że w ogóle jest jakaś hierarchia. Nie? Że są nagrody i kary. Że są nagrody i kary. No skąd się wywodzi ten system edukacji taki, że siedzą dzieci, patrzą się na dorosłego, a dorosły mówi. No z czasów tak rewolucji przemysłowej, gdzie po prostu dzieci miały być wykształcone do pewnego elementu, móc iść do fabryki, też miały mieć czas zajęty, bo dzieci, bo rodzice w pracy. To nie jest środowisko, w którym mózg się uczy najlepiej. To nie jest środowisko, w którym dziecko najlepiej rozwija swoje umiejętności. To jest też środowisko, które uczy posłuszeństwa, bo ono jest łatwiejsze, bo ono nie wymaga relacji. Relacje z dzieckiem, szczera, autentyczna, jest bardzo trudna. W ogóle my się na nowo w ogóle uczymy budowania relacji teraz i widzimy, jakie to jest trudne. Tak? No ja znowu powiem, że to jest źródło ma w kapitalizmie, w patriarchacie właśnie bardzo ścisłej hierarchii. Ty dziecko, ja dorosły. To jest adultyzm w ogóle, taka dyskryminacja dziecka, że ty nie wiesz, ty jesteś głupie, ja ci muszę powiedzieć, jak się uczyć, czego się uczyć. Tak wyglądają nasze podręczniki. Zobaczcie, że to jest dla nas bardzo naturalne, że my otwieramy podręcznik i nam mówią, jak mamy myśleć. Typu, dodaje się tak, że masz tu 5 jabłek, tu masz 2 jabłka. My je dodajemy albo odejmujemy. Uczymy dzieci krok po kroku funkcji poznawczych. A de facto tak naprawdę my wiemy, że dziecko samo ma pomysł na to, jak w swojej głowie dodaje
Jak ja się ciebie zapytam, ile to jest, nie wiem, 48 plus 64, to każdy z nas ma inny pomysł na to. Ktoś dodaje tam 8 do 4, ktoś najpierw dziesiątki, nie? Różnych jest tych sposobów. I edukacja, która jest najbardziej spójna z formowaniem głębokiego zrozumienia rzeczy, na przykład tego, czym są ułamki, podąża, pedagog podąża za tymi pomysłami, które już w głowie mamy. Długa odpowiedź, ale tutaj akurat to jest moja o edukacji i o konstruktywizmie w edukacji, tak? Bo czym jest konstruktywizm edukacji, na którym się właśnie opiera podejście Reggio Emilia, czyli z takiego regionu Reggio, jest o tym, że to uczący się sam konstruuje swoją wiedzę. I de facto tak jest, bo nawet jak idziesz na wykład, ty, to możesz albo scrollować telefon, albo podjąć decyzję, że chcesz się czegoś nauczyć. Więc konstruktywizm w edukacji opiera się na budowaniu takich środowisk, gdzie dziecko samo się więcej nauczy. Czyli tworzeniu bogatego środowiska zabawy. Podręcznik nie jest bogatym środowiskiem zabawy, tak? Tworzenie takich zabaw udawanych, tam właśnie tych kącików różnych fryzjerskich, nie? Które ja na przykład pamiętam z mojej publicznej placówki. Super, dodawania, bo się bawimy w supermarket, bo idziemy do sklepu i chcemy kupić przekąski, więc musimy policzyć, ile mamy pieniędzy. Udawanie, bawienie się, konstruowanie rzeczy w oparciu o własne pomysły. Więc tradycyjne placówki, znowu to nie jest nic, nie? Co zniszczy nasze dziecko albo coś tam, tylko to nie jest najbardziej konstruktywna forma edukacji dla mózgu małego dziecka. I ta zabawa powinna tam mieć miejsce przede wszystkim. U nas na przykład w ogóle nie ma kart pracy. Żadnych podręczników. Dzieci same czasami o nie proszą. A czy w przedszkolu są, w przeciętnym przedszkolu są karty pracy? No jako rodzic? Tak. Czyli nie, no taka wydrukowana ćwiczeniówka. Narysuj tam A, narysuj B. W Reggio Emilia staramy się uczyć dzieci też tak jakby przygotowywać je do szkoły, no bo nie żyjemy w próżni, nie tworzymy społeczeństwa na nowo. My mamy świadomość tego, że dzieci pójdą do szkoły publicznej w ogromnej mierze. No i w samym Reggio, czyli tam w Reggio Emilia we Włoszech, nie ma takiego oczekiwania, że dzieci skończą z umiejętnością czytania i pisania. I tego też wbrew pozorom nie ma w podstawie programowej przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji. My w placówkach inspirowanych Reggio Emilia bardzo mocno się opieramy na rekomendacji, w ogóle na programie Ministerstwa Edukacji dla przedszkolaków. I tam jest, on to jest w ogóle wspaniały program. Ja zachęcam rodziców, żeby sobie zobaczyć. Tam jest o kompetencjach, nie o wiedzy. O rozumieniu, kim jestem ja, o budowaniu swojej relacji z otoczeniem, o umiejętnościach nazywania emocji, o ciekawości świata. I można spokojnie budować, tak jakby, ja nie lubię tego słowa, no, alternatywną edukację, która współgra z programem. A podręcznik jest łatwiejszy. Jest łatwiejszy dla pedagoga. I to jest głęboki problem polityczny, bo jest za mało finansowania. I według prawa mamy jednego nauczyciela na 25 dzieci. Tak? To jak on ma tworzyć środowiska bogatej zabawy, jeszcze ją obserwować i sugerować kolejną zabawę w oparciu o obserwację, tak jak w Reggio my pracujemy. No, podręcznik, karta pracy, usadzić dzieci w ławkach, bo tak jest łatwiej. Dzieci oczywiście czasami wchodzą chętnie w te karty pracy, regulują się przy tym, to jest też jakiś czas skupienia, ale to nie jest bogate środowisko rozwoju. Co nie oznacza, że dzieci będące w publicznym przedszkolu coś też jakoś tracą, o ile im damy tą zabawę już w domu. Już błagam, odpuśćmy te ćwiczeniówki w domach, tak? Idźmy na plac zabaw, bawmy się z dziećmi, wymyślajmy, dawajmy im się bawić swobodnie z innymi dziećmi. A powiedz w ogóle więcej o tym podejściu Reggio Emilia. To jest podejście? To jest podejście, nurt podejście? Nurt podejście, filozofia, różnie się o tym mówi. No, na stronie oficjalnej to jest Reggio Emilia Approach, czyli podejście. Tak. Co to jest? Skąd to się wzięło? I gdzie to jest u nas? Super. Więc tak, Reggio Emilia to jest miasto w północnych Włoszech, gdzie po wojnie był taki oddolny ruch kobiet, co w ogóle też jest bardzo fajne, gdzie no, tak społeczeństwo było zdewastowane II wojną światową. I tam pojawił się taki pomysł, że odbudowanie społeczeństwa to jest bardzo też odbudowanie edukacji, odbudowanie żłobków i przedszkoli. I to jest w ogóle kwestia, to też mnie bardzo zainspirowało przy tworzeniu wiosek, że to jest ruch też rodziców.
Mhm. Nie? I ci rodzice byli bardzo obecni w budowaniu tych żłobków i przedszkoli. Teraz to jest taka organizacja właśnie Reggio Children, która ma pod sobą 20 chyba 6, jeśli się nie mylę, placówek i żłobków i przedszkoli. To nie są wszystkie w ogóle żłobki i przedszkola w Reggio Emilia jako mieście. Mhm. Tam są też tradycyjne, takie prowadzone przez lokalne samorządy i katolickie miejsca. Natomiast te miejsca były właśnie na razie oddolnie budowane. Później przyjechał tam Loris Malaguzzi, który pochodził z Reggio. Był pedagogiem, ale też dziennikarzem, który wyjechał do Rzymu, później wrócił do Reggio i stał się takim ojcem chrzestnym trochę tej placówki, ale nie mówimy o podejściu, wiecie, Lorisa Malaguzzi, dlatego że bardzo mocno współpracował z nauczycielami, nauczycielkami. To jest takie podejście eklektyczne, gdzie czerpiemy też z pracy Marii Montessori, nie wiem, z późniejszych dużo twórców, na przykład Howarda Gardnera, który też był moim wykładowcą na Harvardzie, który w ogóle dużo, ja też stąd mam to, to zainteresowanie, bo jest dużo takich powiązań między Harvardem i projektem Zero, bardzo takim mocnym, powiedzmy, no, projektem akademickim, który inspiruje edukację publiczną w Stanach o tym, jak właśnie tworzyć środowiska edukacji zainspirowane tym, co wiemy o inteligencji, o procesach uczenia się. Mm-hmm. I on bardzo mocno współpracuje z Reggio. Czyli tam się dużo testuje, tworzy. Każdy pedagog jest badaczem, obserwuje dzieci, sprawdza, co im działa, co nie. Mm-hmm. Mocno się też opierają na pracy Piageta, na Wygockim, który mówił o tym, że proces uczenia się nie jest tylko procesem indywidualnym, ale też procesem społecznym, właśnie z innymi dziećmi, z pedagogami. Mm-hmm. I dlaczego to nie jest taka pedagogia? Dlatego, że Reggio opiera się bardzo mocno na kontekście społecznym. Nie ma takiego samego Reggio na przykład w bardzo mocno socjalistycznym Reggio Emilia i na przykład Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. czy Polsce. Ono zawsze będzie różne, dlatego mówimy o filozofii. No ja o tym Reggio mogę mówić tutaj 2 godziny, tak? I o podejściu pod kątem rodziców i współpracy z miastem, współpracy ze społecznością, tego jak traktujemy dzieci, więc musisz mi powiedzieć, tak, w którą stronę mam iść. Mogę ci powiedzieć, właśnie najbardziej w zasadzie mnie interesuje, chociaż nie wiem, czy da się to tak poruszyć, co z tego może zaczerpnąć rodzic, który jest tam, gdzie jest? Czyli w państwowej placówce albo zastanawia się nad państwową placówką? Bo to wiesz, my rozmawiamy o tym... nie chcę, żebyśmy rozmawiały o tym, jak bardzo jest inaczej tu i tu. Chciałabym w prywatnych placówkach państwowych, tylko bardziej zastanowić się, co można zaczerpnąć dla swojego rodzicielstwa. Czy to nie jest nurt, z którego można tak czerpać? Czy to raczej bardzo stricte taki edukacyjny, strukturalny może, jak to nazwać? Odpowiedź nie jest prosta. Mm-hmm. Po pierwsze są nauczyciele, którzy w publicznych placówkach realizują takie założenia. Mm-hmm. Moja mentorka, wspaniała Agnieszka Kuźba, realizowała takie podejście w publicznej placówce. Da się, ale to jest bardzo trudne. To jest bardzo mm-hmm. trudne podejście. Na początku wiele osób mówi, o, to jest bardzo spójne z moimi wartościami, ale w ujęciu zawodowym, w ujęciu pracy nauczyciela czy opiekuna w placówce jest trudne. Tam jest dokumentacja pedagogiczna, robienie notatek. No jest takim, tak, to jest duża struktura. Mimo, że jest bardzo ujmujące swobodną zabawę, to daje dużo odpowiedzialności takiej też intelektualnej na dorosłych, ciekawości cały czas mojego zawodu, mojego kunsztu, mojego rzemiosła, może to właśnie nie rzemiosło, mojego ogrodnictwa, mm-hmm. tak? Nawiązujemy do tej książki. Natomiast ja rodzicom to nie chciałam, w ogóle te idee, tak, że ja jestem mamą waldorfską, a ja mamą montessoriańską. Ja w ogóle nie chcę wprowadzać jeszcze jakiegoś koncepcji mamy Reggio, by po prostu let's all chill out, tak? Wyluzujmy. My jesteśmy, w Reggio w ogóle się mówi, że to rodzic jest pierwszym pedagogiem dziecka, rodzic jest pierwszym nauczycielem, ale bo tak naturalnie jest. Więc ja mogę powiedzieć o tym, co mnie wspiera, co rodziców może wspierać, właśnie skupiając się na tym elemencie swobodnej zabawy mm-hmm. i podążania za dzieckiem, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste. Mm-hmm. Albo rodzice pytają, to co jak moje dziecko tam, nie wiem, wali drugie dziecko ciężarówką po głowie, to czy ja mam za nim podążać? No.
ale nie dawajmy sobie jeszcze, wiecie, kolejnych rzeczy na głowę, że ja teraz mam się stać pedagogiem regio w domu. Więc co może wspierać osobę, która jest w tradycyjnym przedszkolu? To właśnie to, żeby zapamiętać może, i z tym super by było, żeby wyjść, że książeczki typu uniwersytet dwulatka czy trzylatka, super, fajnie, jak nasze dziecko lubi robić ślaczki, nie? Jak nas to wspiera gdzieś tam w samolocie czy w domu. Moje dziecko lubi takie rzeczy robić, nie? Szczególnie to starsze z ADHD. To spoko, ale też żeby nie czuć, że ono musi. Albo, że to jakkolwiek daje mu lepszy start zawodowy. Nie daje, to od razu mogę powiedzieć. Jeżeli lubicie, super. Ale im więcej kreatywnej zabawy, ja tutaj przepraszam, nie mam żadnych, nie wiem, czy mogę, ale polecam w ogóle tą bajkę Bluey wszystkim. Chyba po polsku Blue, tak? Tak, ale to raczej jest... Tak, niedoścignięty po prostu wzór rodzicielstwa chyba. Na początku byłam zakłośnięta, później zaczęłam się wkurzać, jak moje dziecko mówi, bądź jak rodzice Bluey, bo my oglądamy po angielsku, ale no tam jest... Po prostu tyle zabawy, we wszystkim jest zabawa, tak? W gotowaniu jest zabawa, w wychodzeniu na dwór jest zabawa. I to jest pokazane, w jaki sposób kreatywna zabawa kształtuje dzieci, ich kompetencje. I im więcej my zadbamy o swoje zasoby, tym więcej nam się będzie chciało. Więc zamiast się skupiać po prostu na wychowaniu geniusza, to idź, mamo, na masaż. Ja o tym powiem. Bo zobaczcie, że to, jak reagujemy na zachowania dzieci, bardzo jest, mało ma do czynienia pewnie z tym, jak dzieci, jakie dzieci są, tylko to, ile my mamy zasobów. A pewnie to, jak one się zachowują, też jest z tym, czy my jesteśmy w napięciu i stresie. Więc to, czy ci się będzie chciało z dzieckiem zrobić omlet, mimo że ono tak rozbije te jajka na ziemię, nie? Tak pomyli się. No nie. To jest o tym, jakie ty masz zasoby. Więc no. I najgorsze jest to, że mamy, które jeszcze tego nie po... które w tym są, w tym brudzie, bo jajka się rozpłynęły na parkiet i wpłynęły tam, wiesz, w szczeliny, to one do końca tego nie usłyszą, tylko pomyślą sobie, nie, no niemożliwe, ja po prostu jestem słabą mamą, że mi to tak słabo wyszło. A najbardziej się to rozumie, jak się już to przejdzie. Że widzisz później, patrzysz troszkę, tak mi, ze mną na przykład tak było, że jak patrzę z perspektywy na dzieciństwo mojego dziecka, to widzę, jaką rolę, ale też rolę, to jest ta presja, że rozumiesz, że to jest presja, że ty musisz być w dobrej formie, żeby ta relacja i ten moment z twoim dzieckiem płynął. A jak nie jesteś, to jest w zasadzie twoja wina, że wam nie wychodzi. Kolejna rzecz, którą robisz źle. Nie wiem, czy z tego uciekniemy. Ale jakoś. Że generalnie, że ta perspektywa, że z perspektywy dopiero widzisz, że jakie to ma znaczenie, twoje zasoby. I tak. Że to faktycznie to, czy ty pójdziesz na masaż, czy ty się zamkniesz w pokoju ze słuchawkami i po prostu się, wiesz, zahibernujesz na 10-15 minut, godzinę i wyjdziesz zupełnie z nowym nastawieniem. Dopiero jak to zrobisz 5 razy, to zauważysz, że to naprawdę działa. Tak. Dobrze by było, żeby każda matka, która jest ciężko i która to usłyszy, wzięła to za pewnik i przetestowała tę sytuację. Tak, tak. Więc też przerzucając to na taki praktyczny język, zapomnijmy o robieniu magisterki i doktoratu z rodzicielstwa, bo myślę, że nas to nie wspiera. Tak? Praca pedagogów to jest ich praca i ich zawód. Jak chcesz mieć, nie wiem, homeschooling, może chcesz się stać pedagogiem w edukacji domowej, spoko, jak cię to jara i kręci, tak jak mnie, pedagogika, to super, ale nie wszystkich to musi jarać i kręcić. Więc dla mnie jakość naszego rodzicielstwa jest o relacji z samym ze sobą. Ja wiem, że to jest trudne i to jest kolejna rzecz, no ale niestety wchodzimy teraz na zupełnie inny temat, ale nie da się oddzielić naszego rodzicielstwa od tej pracy samemu ze sobą. I to jest o dojrzałości emocjonalnej, o stawaniu do naszego bullshitu, do jakiegoś plecaku, bagażu, o tym, co nam robi nasze ego w tym, czy chcemy, żeby to nasze dziecko było geniuszem, czy nie chcemy. Więc i jakkolwiek możesz sobie zacząć w ogóle obserwacja siebie i swoich emocji, to już jest jakaś praca. No ale no niestety, tutaj stajesz dla mnie chyba, mówię to zupełnie subiektywnie, to jest moja opinia, że pojawia się w życiu wiele takich momentów i pytanie, czy chcesz stanąć do tej pracy sama ze sobą, obserwacji tego, kim się stałaś, kim jesteś, czy nie. No. No ale to jest niestety robota do wykonania. Tak, najgorsze, że ta robota spada w takim momencie, kiedy ty w ogóle się jej nie spodziewasz, bo zanim zostaniesz rodzicem, martwisz się, że no nie wiem, czy to dziecko będzie zdrowe, czy nie...
czy ty sobie poradzisz w takim sensie, że będziesz umiał się zająć, czy będziesz jakby, czy pogodzisz właśnie pracę z rodzicielstwem, a potem się nagle okazuje, że ty musisz dealować z nową wersją siebie, która się wykluła razem z tym dzieckiem i tak jakby razem wzrastacie w tym ono jako nowy człowiek, a ty jako nowy dorosły człowiek. Hardcore. Hardcore, no. To jest hardcore. Dla mnie był, nie wiem, no. Ja tak, to jest w ogóle doświadczanie macierzyństwa, to też jest dla mnie łączenie się z moim dzieciństwem. Mhm. Z tym, jakie ono było, z relacji z rodzicami. Ja jak urodziłam Stefana, no to grube procesy, tak. Jeszcze to nie było tak. Mam wrażenie, że niektórzy, jak rozmawiam z moimi przyjaciółkami, które są już w moim wieku, a nie mają dzieci, to już trochę są mądrzejsze niż jak miałam 27 lat. I dopiero wyszłam z tego etapu gdzieś tam, nie? I po prostu szoty na Placu Zbawiciela, a tu nagle ja mam być odpowiedzialna za w ogóle człowieka. Mm-hmm. 27 lat to w naszej kulturze jest jeszcze bardzo wcześnie, kiedyś mm-hmm. było późno. 26, jak zeszłam w ciążę. Teraz tak, teraz jestem trochę mądrzejsza i widzę, że te moje przyjaciółki bezdzietne też tą swoją robotę robią. I niektóre chcą być mamami, jeszcze inne nie są w innym miejscu. Nie mówię, że coś jest lepsze czy gorsze, nie? Ale to jest taki fast forward. Ja się do moich rodziców nie odzywałam w pewnym momencie przez rok. Przechodziłam jakiś tam gruby proces. Let's normalize it. Tak. Jakby to jest coś takiego, że ty, że przechodzisz trochę taką żałobę po tym, że twoje dzieciństwo nie było takie, jakie ty byś chciała teraz zafundować swojemu dziecku, prawda? Że widzisz jakby jakieś błędy, ale też myślisz sobie, nie no, jestem dorosła, czy dalej mogę jej obwiniać, jakby wiesz, tak. Dalej te emocje przerzucać? No nie, no to jest o rozpoznawaniu, tak? Swojego przywileju nie było, tego wszystkiego. W ogóle jesteśmy innym pokoleniem. Ja też teraz czytałam Chłopki, tą książkę. Mm-hmm. Jezu, to w ogóle robota, jaką my zrobiliśmy przez, nie wiem, 3 pokolenia? Mm-hmm. 3, no to jest pokolenie naszych prababci. No to jest w ogóle jakiś kosmos, mm-hmm. tak? Od tego doświadczenia dzieciństwa i macierzyństwa, które było jeszcze w latach 30., a jakie my sobie standardy narzuciliśmy teraz mm-hmm. i do jakich standardów naszych rodziców w ogóle, którzy byli dziećmi tych ludzi powojennych. Właśnie. I to, ta książka pozwala też spojrzeć tak troszkę łagodniej tak. na to, jakimi rodzicami byli nasi rodzice. Tak. Oni, co oni musieli dostać? Tak. Skoro my dostaliśmy gdzieś tam tę piątą wodę po kisielu, powiedzmy, z tego wszystkiego, nie? Mm-hmm. I bądź skromna mamo, czy nie wiem, taka potulna, powiedzmy, mm-hmm. wobec tych, bo czasami jak mamy to malutkiego bobasa, nie? Że ja miałam takie doświadczenie, mm-hmm. to ja teraz będę super, hiper matką, mm-hmm. właśnie totalnie wpadłam w tą pułapkę czytania setki książek i uczenia wszystkich dookoła, jak mm-hmm. mają się zajmować moimi dziećmi. Bardzo, to jest, tam jest taki narcystyczny element, zachęcam mm-hmm. do obserwacji go, czy jesteś najlepszą po prostu mm-hmm. opiekunką dla swojego dziecka i jedyną możliwą, bo to też nawiązuje do naszej rozmowy o adaptacji i o równości w partnerstwie. Mm-hmm. Więc zaakceptowałam po pierwsze, że moje dziecko ma taką babcię, jaką ma. I oczywiście się nie zgodzę nigdy na przemoc, zawstydzanie i tego nie ma, tak? Ale nie mogę już kontrolować tego, jak ona się do niego zwraca. A później przyjdzie moment, gdzie większość z nas usłyszy u siebie swoją matkę. Tak. Tak? To jest najgorsze w ogóle. Ale tak będzie, no zostaliśmy wychowani, tak? I dziecko ma już 6-7 lat. No i ile z nas się toczy, po prostu weź, tak? Co ci, nie wiem, no te wszystkie teksty, które słyszeliśmy, ile ich jest, tak? Jak nie przystaniesz, to nie wiadomo jak zakończyć to zdanie, ale masz je w głowie. Masz je w głowie, takie kalki, które ci się uruchamiają, jak jesteś bezsilna tak, w zasadzie. Albo w desie poprzewracało, tak? Ja to już uhamuję je na poziomie tego, że one się pojawiają, ale no pojawiają się, no. No i co zrobić? Odrzucam ci te zabawki. No jakby każdy z nas to słowo mówi. Tak, tak. Ile razy ci możesz mówić, tak? No bo ile razy możesz mówić? Więc naprawdę im jestem starsza, tym mam większą empatię i do moich rodziców, trochę więcej luzu do siebie i też, wiecie, w takich rozmowach często tutaj, nie, w naszym bąbelku mm-hmm. jest o tych traumach i o tym, że chcemy wychować dzieci w bliskości i jasne chcemy, ale też z punktu widzenia na przykład moich studiów było dużo o traumie. Nie straumatyzujesz dziecka, bo każesz mu posprzątać zabawki. Nie straumatyzujesz dziecka, bo puścisz się do publicznej placówki. Jakby przestańmy tą traumę wkładać wszędzie. Tak, to jest duże i modne tak, słowo. Bardzo a z modne. Drugiej strony nasze dzieci też będą, może to, znaczy to będą inne czasy, ale powiedziałabym, że też będą się z czegoś na kozetkach jakby wypłakiwać. Tak, nie tak da się stworzyć człowieka, który i się... I też zaobserwujmy tutaj nasz taki narcystyczny element, czy my nie chcemy nagle być tym pokoleniem, które pokona traumy w 17 tysięcy pokoleń do tyłu,
I to nie chodzi o jakąś taką, wiecie, tutaj ja nie mówię z tej części że my tam jakieś energie, normalnie wzorce wychowawcze przyjmujemy, tak? Więc te poprzednie pokolenia są obecne w tym, jak wygląda nasza psychika, jak wychowujemy nasze dzieci. I nie myślmy sobie, że już całą robotę wykonamy. Mhm. Bo nie, to jest niemożliwe. Nie. Powiedziałaś o tym i w poprzedniej części i w tej, o tym, że właśnie jesteśmy tymi idealnymi rodzicami, idealnymi matkami, opiekunkami, które te dzieci wyedukują tak, że w ogóle głowa mała, ale to nie jest tak, że my możemy nasze dzieci... Pytanie do ciebie z doświadczeniem akademickim. Czy to jest tak, że my teraz możemy nasze dzieci przygotować na trudy, możemy im ułatwić start w dorosłość? Tak. Jak? Uczyć je czytać i pisać? Nie. Znaczy, jest kilka takich, znowu, wchodzę teraz w takie, ja mam takie różne czapeczki, tak? I moja czapeczka mama jest o tym, żeby bardzo być uważną w tym, żeby nie dawać rad, nie oceniać, bo naprawdę to jest bardzo trudne doświadczenie i uważam, że jest inny krąg piekieł dla osób, które oceniają inne matki. Bo każdej z nas się chyba zdarzyło zrobić rzecz, za której się trochę wstydzimy, czy nie wiem, krzyknąć na dziecko, czy się tak zezłościć, czy zrobić właśnie, powiedzieć taki tekst, który myślałyśmy, że nigdy się nam nie zdarzy. Natomiast jeśli mam włożyć tą czapeczkę osoby gdzieś tam, co wiem, że wspiera dzieci w kontekście rozwoju ich funkcji poznawczych, kompetencji emocjonalnych, społecznych, no to właśnie robimy tutaj taki zakręt swobodna zabawa i taka ryzykowna zabawa. Czyli nie chodzenie za dzieckiem i nie trzymanie go za kaptur, nie mówienie, nie potrafisz jeszcze się, bardzo to często słyszę, nie potrafisz się jeszcze tam wspinać, ty jesteś za malutki, nie idź tam, złamiesz sobie nogę, przewrócisz się, nie biegaj. Przykro mi trochę, jak to słyszę, nie? I no, jestem człowiekiem, no czasami wchodzę w miejsce oceny i takiej... Ale znowu, no, staram się nie być, bo każda mama się stara robić dla swojego dziecka tak, jak umie najlepiej. Więc wszystkie was po prostu podziwiam. Uważam, że na każdym rogu powinien być pomnik po prostu matki albo rodzica. Ale jeśli chcemy dać dzieciom to, co najlepsze, to niestety musimy im pozwolić ponabijać swoje siniaki. I metaforycznie, i dosłownie zadrapać się. Im bardziej ufamy dziecku, tym bardziej ono samo uczy się oceniać ryzyko, a to już jest funkcja jakaś kognitywna, tak, poznawcza. Im bardziej dajemy im się pokłócić, to tym bardziej uczymy ich negocjacji, uczymy ich rozwiązywania własnych konfliktów. Więc taka obserwacja dziecka na placu zabaw, gdzie dzieci na przykład chwilę się przepychają z zabawką. Oczywiście to nie jest o tym, żeby pozwalać dziecku walić drugie dziecko zabawką, tak, po głowie. Musi być moment, gdzie pojawia się granica bezpieczeństwa, gdzie ja ingeruję, ale obserwujmy ją sobie, na ile pozwalamy, nie wiem, dwulatkowi. Dwulatek się potrafi wspiąć bardzo wysoko. Jeśli jesteśmy przy nim, możemy go złapać, czy mamy zgodę na to, żeby spadł? Może tak, nie? Czy... Może nauczymy go bezpiecznie wspinać się wysoko, bo tak. To też jest o tym. To też jest o tym. Ale zazwyczaj to jest o tym, żeby pozwolić zrobić krok w tył sobie. Nie chodźmy za dziećmi na tym placu zabaw. To jest okej, scrollować telefon na placu zabaw. Wow, co za słowa mocne. Tak, plac zabaw jest dla dzieci, nie? To jest dla dorosłych, żeby sobie byli z dziećmi. Plac zabaw, ja, wiecie, znowu nie wchodźmy w jakieś tam... Skrajności. Ja też byłam na zjeżdżalni i też mnie moje dziecko wołało i wchodzę czasami na ten plac zabaw. Czasami ja mam ochotę się pobawić na placu zabaw, ale nie jak mówię, nie chcę, bo muszę za tym dzieckiem chodzić i je trzymać za kaptur. Naprawdę, mój mąż zawodowo zajmuje się placami zabaw. One wszystkie mają certyfikaty bezpieczeństwa, bardzo trudne do uzyskania. Tam są ludzie, którzy sprawdzają, czy jest żwir, czy jest to, czy jest odpowiednia półeczka na odpowiedniej wysokości. Czy zrzucają manekiny, tak, żeby one się poraniły? Czy widziałam gdzieś taki film? Może, żeby zrobić... Wiesz co, może zrzucają manekiny i testują, żeby zrobić standardy bezpieczeństwa, a później są już naprawdę setki stron tych standardów, do których każdy plac zabaw musi się trzymać i każdy później jest certyfikaty, które oddzielna agencja od tej, która robi te certyfikaty, przychodzi je sprawdzić i zbadać i trzeba wprowadzić poprawki, więc nasze dzieci są tam bezpieczne. Nie? Tak, ale pamiętaj też, że istnieją place zabaw typu Polska lata 90, karuzela z 10 warstwami farby na polu pełnym najeżonym puszkami.
Ale może nie mówimy o takich czasach. Znaczy, no znowu, no naprawdę myślę, że każdy z nas potrafi sam ocenić, mm-hmm. nie? Ja też czasami, no po prostu zaufajmy sobie, tylko zachęcam do tego, żeby sobie to obserwować, czy nie wchodzę za bardzo. Mm-hmm. Czy na przykład nie jestem w tym, że inne mamy będą mnie oceniać, bo się nie bawię z dzieckiem na mm-hmm. placu zabaw. Wiesz, jak moje dziecko mnie woła, może spróbujmy mu dać chwilę przestrzeni, żeby było z innymi dziećmi i nie moderujmy tą rozmową non-stop. Basiu, nie dawaj, Basiu, daj, Basiu, mm-hmm. podziel się, Basiu, Basia, coś tam, chodzi do starszaków. Tak, mhm. tak. Albo Basiu, on jest młodszy, daj mu się pobawić. Dajmy im oddech. Natomiast mhm. no kurczę, no nie wiem, wchodzi to, że ktoś tam, jest dziecko, które rzuca kamieniem na placu zabaw, no to oczywiście, że ingerujemy. Ale obserwujmy sobie, na mhm. ile mamy zgodę. I ja powiem tak, siniaki i zdrypania są okej. Okay. Nie? Bo to zazwyczaj ty masz problem z tymi siniakami, że nie wiem, właśnie nie chcesz, coś mhm. się tam lęka, że coś się może wydarzyć. No ale dzieci uczą się, może do tego nawiążę, tak? Nawiązywania ryzyka, negocjacji, mediacji, kreatywności, innowacji, pracy w grupie podczas swobodnej zabawy z innymi dziećmi. Mhm. Im starsze, tym bardziej z innymi dziećmi, im młodsze może w relacji z dorosłymi, ale podążajmy za nimi i sprawdzajmy, ile tej swobody możemy im dać, tak żeby same decydowały, co mogą robić i na ile bałaganu jesteśmy się w stanie my zgodzić. No też jest okej, okay, tak? Nie musisz chcieć mieć mąki w twoim nowym dywanie. To mhm. może być w porządku, ale no nie wiem, rozłóż ceratę mhm. albo coś. Ale tak znowu, praca ze sobą i ze sprawdzaniem, mhm. na co ja mam zgodę. To jest ciekawe bardzo, co mówisz. I wtrącę tutaj swoje prywatne doświadczenie, które pokazuje, że moje dziecko na przykład... I jestem ciekawa, co na nie odpowiesz. Moje dziecko ma bardzo małą potrzebę swobody. Na placu zabaw jest dzieckiem przyczepionym do spódnicy. I we mnie, ja zawsze sobie wyobrażam, że będę właśnie taką mamą, która taka jest, tak pozwala eksplorować, ale ja nie, co z tego, że ja pozwalam, jak ono chce być przy mnie? I że ta swobodna zabawa, że takim matkom uruchamia się gdzieś, mówię oczywiście o sobie, ale może istnieją jeszcze inne, uruchamia się taki puzelek w głowie, że co jeśli tej swobodnej zabawy nie ma za dużo, bo jest potrzeba bycia w ciągłej relacji, takim blisko. Ale czy widzisz, że twoje dziecko gdzieś indziej się czuje swobodniej? Nie wiem, może w miejscu, gdzie jest ciszej, albo w domu? No tak, pewnie to są tego rodzaju... No właśnie, no. Mhm. Myślę, że każde dziecko ma potrzebę zabawy, tak? To mhm. jest akurat kwestia faktu z psychologii rozwojowej. Mhm. To jest element poznawania świata i to się pojawia wszędzie. Mm-hmm. No patrzmy, co nasze dziecko wspiera, no to możesz chodzić tam przy tej spódnicy. Mm-hmm. Znowu, brak absolutnie zero właśnie, oceny. Bo to też jest podążanie za dzieckiem. Jeśli dziecko ma takie, a nie inne potrzeby, to też w jakiś sposób to też jest informacja, którą można coś zrobić, prawda? No tak, z kolei jakbyś go na siłę, wiesz, tam wsadziła, mm-hmm. teraz się będziesz swobodnie bawił, tak, usłyszała na podcaście. Nie, no jakby luz. No znowu, może jestem tutaj z tobą, aż się poczujesz bezpiecznie, mm-hmm. tak? Albo tworzenie mu środowisk, gdzie ono się może bezpiecznie bawić. Mm-hmm. Bo pamiętajmy, to jest jeszcze ważne i to w edukacji jest ważne, jak chcemy tam myśleć o tym, jakie środowiska edukacyjne nas mm-hmm. wspierają. Żeby była swobodna zabawa, musi być bezpieczeństwo i relacja. Mm-hmm. Stąd w procesie adaptacji nam Reggio Emilia nie wyjdzie, nie? Eksploracja, prowokacji, jakiegoś tam udawanie zabawy w supermarket. Dziecko najpierw się musi poczuć bezpiecznie, najpierw musi mieć relację akurat w procesie adaptacji z dorosłym, z którym czuje się bezpiecznie, mm-hmm. żeby swobodnie, no już stary, nie wiem, 7-latek pewnie najpierw nawiąże relację z dziećmi. To mm-hmm. każde dziecko inaczej. Ale malutkie dziecko, 2-3-letnie, roczne, musi mieć relację z dorosłym. Dopiero później na tyle się czuje bezpiecznie. Bez tego poczucia bezpieczeństwa nie ma rozwoju tych funkcji poznawczych. Mm-hmm. Więc jak dziecko jakieś, nie wiem, jest przebodźcowane, wrażliwe, no to może ten plac zabaw nie jest dla niego najlepszym mm-hmm. środowiskiem. Nie wiem. Ale rodzice często hamują to, nie? To tak, o tym tak, mówimy. Tak, 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 zdecydowanie. Ale to też jest o tym, że twoje rodzicielstwo może się okazać inne niż myślałaś, tak. Ale też o tym, że czasem podążanie za dzieckiem zaprowadzi cię w taką drogę, którą też nie sądziłeś, że wejdziesz, jakby nie, że to nie ma takiego wzorca, według którego coś się będzie jakoś działo, tylko i nie zawsze będzie łatwo. To jest oczywiste, ale... Tobie będzie trudno i zawsze będziesz miała wyrzuty sumienia. Zawsze przygotuj się, popełnisz jakiś błąd, który... Zawsze, tak. Mm-hmm. To jest pływanie po prostu w oceanie wyrzutów sumienia, im więcej, tak? No bo no, tak jak mówisz, jest na placu zabaw
źle, może powinno być w placówce jakiejś super albo Montessori. Albo na jakichś zajęciach, na których się nauczy programowania. Dokładnie, po angielsku. Po angielsku. Po francusku. Tak. Ale nie po ukraińsku też. Moja obserwacja, ile jest w nas tej takiego lęku akurat, bo to też się pojawia, że... Tak. No, to takie, nie wiem, czy anegdotą wrzucimy, ale jest tego, nie? Że rodzice, na przykład słyszałam, że nie idą do publicznych placówek, bo tam dzieci mówią po ukraińsku. I mam takie super, jeśli coś wiemy o rozwoju i tego, gdzie możemy dać ten start akademicki, lepszy, to swobodna zabawa, czytanie dzieciom, długo, 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 do 14 roku życia możemy my im czytać, czyli tak jakby dawanie im tego środowiska literackiego z słowem, z książką, ale też z językiem. Akurat to jest fajne, to też nie chcę być takiego z miejsca przymusu, że teraz na angielski, ale no niestety fakt jest taki, że mózg jest bardziej plastyczny, czyli szybciej i łatwiej tworzy nowe połączenia neuronowe w mózgu, jak jest młodszy, więc tego języka się uczy łatwiej i imersja językowa no po prostu ma dużo benefitów w kontekście tego, jak bardzo plastyczny jest mózg, więc bycie w innym, nawet czy będziemy mówić tym językiem, czy nie. Ale właśnie to jest ukraiński, świetnie. Dowolny sposób, jak to zostanie przyswojone, to nie ma trochę znaczenia, prawda? Co masz na myśli? No w takim sensie, że czy dziecko na placu zabaw pozna chłopca z Ukrainy, czy będzie oglądać bajki po angielsku, czy pójdzie na zajęcia, na których pani będzie stała przed tablicą i rysowała i kazała coś powtarzać, tak. To jest wszystko oswajanie z językiem, nauka języka. Tak, dokładnie. Ale badania pokazują, że relacja najlepiej z żywym człowiekiem, tak? Oglądanie bajek ma dużo mniejszy skutek. No, jak dziecko jest w relacji w tym języku z kimś, to super, ale raczej samych bajek się języka nie nauczy. Ciężko. Więc jak jest na przykład, nie wiem, opiekunka, tak, w żłobku czy w przedszkolu, to super, ale no ten ukraiński, mamy go tak dużo, korzystajmy, wspaniale, niech się dzieci uczą mówić po ukraińsku, cudownie. To jest naprawdę duży rozwój mózgu, jeśli już mamy o tym. I ułatwienie startów. Tak. Ale pytasz mnie drugi raz, a propos tych zajęć. Znowu, tak, sprawdźcie rodzicu, co was wspiera. Jak dziecko kocha jeździć na deskorolce, niech sobie chodzi na deskorolkę. Moje dziecko kochało ceramikę. I ta glina jest bardzo obecna w wioskach, ale jakoś tak lubił sobie dodatkowo chodzić, bo tam na przykład był piec i do ceramiki, którego w przedszkolu nie ma. I mimo, że to było, nie wiem, od 17 do 18, no to Stefana już to jakoś tam wspierało w wyciszeniu. Ta praca z gliną była taka bardzo kojąca. I akurat my pozwalaliśmy naszemu dziecku zawsze decydować, na jakie zajęcia chodzi. Dawaliśmy mu dużo tych wyborów, bo, no nie wiem, integracja sensoryczna, tak? Stefan uwielbia integrację sensoryczną, po prostu może tam wybiegać, wyskakać, chodzić sobie, więc pytałam się go o to, ale jak na przykład dla mnie, ja powiedziałam, że ja nie chodzę na basen, kropka, po prostu mam uczulenie, nie będę tam wchodzić, to jest 3 godziny, my na tyle często podróżujemy, że nie wiem, chodzą sobie gdzieś na basen, tak? No ja na przykład nie chcę zabierać, po prostu jest to dla mnie jakaś trauma z tym dwójką dzieci, te czepki, to no i trudno, tak? Moje dzieci nie chodzą na basen. No jakby pewnie bardzo chciały, to bym chodziła, ale sprawdzajmy sobie, co naszą rodzinę wspiera, co jest za dużo. Jeżeli dzieci nie chodzą w ogóle na zajęcia, to jest totalnie okej. I wszyscy mają z tym luz, to też jest okej. Tak. Co chcecie, co lubicie. Może akurat jest tak, że wam jest łatwiej gdzieś tam iść na te zajęcia, bo nie wiem, mieszkacie w malutkim mieszkaniu, nie? Wolicie więc iść na basen. Ale to nie jest żaden... Traktujmy to jako zasób, z którego możemy korzystać, a nie kolejny po prostu kamień do plecaka. Jesteś niewystarczającym rodzicem. Tak, ale też to jest troszkę o konsekwencji, bo nasze pokolenie, ja przynajmniej wyrosłam w takim poczuciu, że konsekwencja to jest jakiś w ogóle złota rzecz i że jak zacznę na coś chodzić, to powinnam gdzieś to doprowadzić, dokończyć. Że próbowanie i to jest takie skakanie z kwiatka na kwiatek. Wiem, to też jest, prawda, że to jest ważne, że dziecko może spróbować, jeżeli ma ochotę spróbować ceramiki, pianina, tenisa, tańca i whatever, to niech tego wszystkiego spróbuje, ale niech wybierze to, co jest fajne dla niego, co dla was jest rabialne, że tak powiem, nie? Że nie trzeba, nie wiem, wozić na drugi koniec miasta w godzinach szczytu. Jakby dostosujmy to. Nie ma takiego złotego środka na wychowanie małego geniusza i generalnie rozwój dziecka idealnego. Nie. Że wszystko trzeba dostosować. Jeśli mogę powiedzieć coś nam we współczesnych czasach rodziców, którzy uważają, że nie są przemocowi, ma dać dziecku traumy, to chęć wykonania, tak jakby wychowania małego geniusza.
Jakby, człowieku, zrób krok w bok, nie? To, o czym to jest? O tobie? Czy o tym człowieku, który nie jest tobą? To jest drugi człowiek, który ma prawo do samostanowienia, do autonomii. To nie jest jakaś... I ma prawo do dzieciństwa, do przeżycia swojego dzieciństwa. Maszynka do realizowania twoich ambicji. To, akurat z miejsca oceny, powiem, jest słabe. Znaczy znowu, chcę nie oceniać, bo to też jest każdy pewnie robi najlepiej, jak umie. Jeżeli jest tego nieświadom, ale jeżeli już jesteś na tyle dojrzały i zrobiłaś swoją pracę, żeby wiedzieć, że posyłasz dziecko do jakiejś szkoły, a już jak się zaczynają szkoły, to jest wariactwo, o Jezu, te rekrutacje, to kto do jakiej szkoły, bo ta trendy, ta nie trend, mocno nam wchodzi na głowy, na ego przede wszystkim. Zrób sobie rodzicu pracę z własnym bullshitem, tak? Tu mogę polecić moją. Rada. Ja mam kołczynię rodzicielstwa, po prostu polecam bardzo na Instagramie Anastazję Bernat. Po prostu bardzo nas uczy spotykać się z tym, jaki mamy bullshit w rodzicielstwie swój. I każdy się z nas tego uczy. Ja też w to wpadłam. Jeszcze w zeszłym roku woziłam moje 3-letnie dziecko na zajęcia na Powiśle, po angielsku umuzykalniając. Dobra, fajne zajęcia, nie? Ale jak ja tam pojechałam raz, drugi, patrzę na to moje 3-letnie dziecko, ta pani tam na tym pianinie po angielsku śpiewa. Te dzieci w ogóle mają ją kompletnie w dupie. Jedną jakąś tam chusteczkę, wiesz, ja na to Powiśle. I ja mówię, co ty kozera robisz? Co tu się wydarza? W ogóle po prostu skończ, tak? Idź do domu i pograj sobie z dzieckiem na gitarze kupionej w Lidlu. I to był taki moment dla mnie. Więcej tu nie przyjdę. W ogóle nie. Że to w ogóle nie świadczy o twoim rodzicielstwie, że ono chodzi na tę muzykę po angielsku, nie? No to jest po prostu, o, ludzie chcą zarobić, tak? I chwała im za to, każdy super, jak znajdziesz klientów, chcesz organizować zajęcia po angielsku. Znowu, ja bardzo nie chcę tutaj wyjść na co jest dobre, co złe, ale nas to ewidentnie nie wspierało, tak? I zdałam sobie sprawę, że to jest absurd przywileju po prostu, no powiedzmy sobie, tak, szczerze. No tak. Ludzie też w małych miastach takich rzeczy nie robią, bo tego nie ma i wyrastają wspaniałe dzieci. Więc... Ale łatwo jest zwariować, jak się żyje tu w tej warszawskiej bańce, ale też w bańce dużego miasta po prostu. Tak, tak. Wszędzie nas otaczają możliwości, no bo ludzie tak jakby też mają biznes. Na rodzicach się robi dobry biznes. Wtłaczanie rodziców to poczucie, że nie jesteś wystarczająco dobrym rodzicem. Więc basen, tańce, angielski język, czasami też taki, a nie inny żłobek, tak? Jest świetnym biznesem. Bardzo dużo pieniędzy na to wydajemy. Bo to już się zaczyna od po prostu studiowania smoczków. No tak, tak. Wózek, jak masz taki wózek, to generalnie twoje dziecko dużo lepiej ukształtuje mu się głowa i jestem bardzo ciekawa. Polecam taką książkę. Kiedyś ją dostałam, gdzieś jest Dziecko bez kosztów, czy Dzieciństwo bez kosztów, taka krótka. Jezu, tak mi otworzyło na takie proste rzeczy w ogóle głowy, które nam do głowy nie przychodzą. Że na przykład niemowlak może spać na materacu na podłodze. Nie? Niby to jest tam w Montessori, ale to w ogóle nie było montessoriańskie. To nie było, że bez była filozofia za tym nie płać za łóżeczko. Nie? Tyle. No i świetnie. Tak? Po prostu ile my pieniędzy wydajemy na to? Bo nam ktoś powiedział, że trzeba, że musimy. No ale to są o tym bullshicie, który musimy sobie przykryć tym, nie? Tym łóżeczkiem z bejcowanej olchy. Tak, gryczanym materacykiem kokosowym. I też znowu, no wpadniesz w to, tak? Wpadniesz w to. No ja też googlałam materacyki. Ale im więcej możesz mieć do tego dystansu i sama się z siebie śmiać. I jak masz ochotę sobie kupić ten gryczany materacyk, bo z jakiegoś powodu masz taką ochotę. Jest to twój amulet. Tak? To sobie kup. Ale nie mówmy sobie o tym, że to nam pokazuje, czy my jesteśmy dobrymi, czy złymi mamami. A powiedz, dlaczego ta swobodna zabawa, w ogóle, co to jest swobodna zabawa, tak z czego, czy to dziecko inicjuje swobodną zabawę? Czy to... Może być i tak, nie? Czyli na przykład, może łatwiej będzie zrozumieć, co swobodną zabawą nie jest. Czyli w momencie, kiedy robimy właśnie na przykład kartę pracy, albo dzieci mają zajęcia plastyczne w przedszkolu, gdzie nie wiem, jest wydrukowana kaczuszka i one mają żółtą plasteliną tam kaczuszkę wykleić, albo robiąc kuleczki z bibuły. Kuleczki, znowu, ja, widzicie, staram się być bardzo swobodna w tym, że spoko są kuleczki z bibuły, nie? Róbmy sobie je palcami, ale nie wtedy, jak to się zaczyna, Guciu, źle robisz, tak? Wyszedłeś za linię, albo dzisiaj robimy kotki, a dziecko ma ochotę zrobić latawiec. To wspaniale. Naszym takim cytatem, w sensie może nie cytatem, mottem, których ja uczę dziewczyny, żeby stosować, jest: jaki wspaniały pomysł, opowiesz mi o nim?
Mhm. Nie? Czyli oczywiście jeśli dzieci wrzucimy do takiego pomieszczenia, gdzie jest pusto i są same stoliki, no to będzie im ciężko się, na pewno się pobawią, ale później się zaczną nudzić. Więc u nas środowisko bardzo stymuluje zabawę, czyli wystrój i plac zabaw i wnętrze. I to jest o tych właśnie kącikach, o, no, u nas to się nazywa atelier, no, to są stoliki i tam jakieś guziki, sznurki. Mhm. Po prostu takie stacje, które stymulują wyobraźnię, do których można podejść i coś zrobić. One są czasami stałe, a czasami w domu, tak? Jak wyjmiemy, nie wiem, liście i latarkę. To jest jakaś tam prowokacja. My używamy tego słowa, że dziecko może sobie podnieść tego liścia, pobawić się. Albo jak ułożymy na przykład, nawet jak przychodzą goście do naszych dzieci i zrobimy, nie wiem, tam mały stolik z talerzykami, posadzimy misie, to już jest jakaś stymulacja. Tak? Do kreatywnej zabawy. I teraz, jeżeli uczymy dzieci, że mają wykonywać polecenia pedagogów, bo nie wiem co, ktoś czeka na te domki wyklejone z fibuły, ja nie rozumiem, o co chodzi czasami, nie? One mają o czym świadczyć, czy to jest, tak, dziecko się tam, nie, albo nie wiem, dwulatkom się daje na przykład projekt jakiś, no nie wiem, wymyślam teraz, nie? Jakoś o jakiejś kulturze, na przykład Dni Niemiec albo Dni Francji. Co one mają do tej Francji? I uczymy, że tu jest Paryż, tu super z czterolatkami czy pięciolatkami, ale dzieci nie mają koncepcji w ogóle tego. I my młodsze tym pracują bardziej właśnie w swobodnej eksploracji materiałów, czyli mąka, klej, papier sobie moczą, tak? I to zazwyczaj jest o dorosłych, co oni chcą widzieć na tych zdjęciach, co chcą pokazać, że tam jakimś przedszkolu czy u nas w domu to się realizuje taki, a nie inny projekt. U nas czasami projektem jest po prostu glina, dźwięk, tak? Więc dajmy dzieciom eksplorować materiały tak, jak chcą, nie podążać za instrukcjami. Instrukcje powinny dotyczyć bezpieczeństwa, typu nie zjadamy kleju, tak? To jest okej, bo to są jakieś granice. Nie uderzamy innych, nie wyrywamy im farb, nie zjadamy farb, nie wkładamy pędzelka do ucha. No ale na Boga, no to czy rysujemy latawiec, czy abstrakcyjną wizję czegoś, tak? Czy dajemy hasło mama? I dzieci sobie coś tam rysują. Niektóre pokazują, to jest moja mama, super, zaczynają mieć jakąś koncepcję, ale inne w ogóle narysowało deszcz. Świetnie. To jest o swobodzie, o dawaniu dużej, dużej swobody na ruch. To jest cały czas niedoceniane, jak bardzo dzieci potrzebują ruchu, ruchu. I sadzanie ich w ławkach. Słyszałam, że jest jakieś przedszkole, gdzie dyrektorka jest dumna z tego. Tak, mówię to teraz świadomie z miejsca oceny. No, że przecież i tak dzieci będą musiały siedzieć w szkole, to ona już je nauczyła w przedszkolu. No, tak. To jest takim trochę łamaniu, nie? Psychiki. Na czwarty i będziesz siedział. Dzieci uczymy siedzieć 40 minut. No, ale dzieci potrafią siedzieć 40 minut, tylko jak coś ich interesuje, jak na przykład złapią ten flow, tak? Więc dawanie dzieciom swobody do zabawy z otwartym końcem, to tak jakoś tłumaczę, open-ended play, że my mamy na myśli proces, a nie produkt. Więc dawajmy dzieciom dużo szansy na proces i tak, jest tutaj rola dorosłych, żeby to środowisko było bogate, żeby te dzieci inspirować, żeby, a to im trochę światło, cień, nie? Znowu w przedszkolu, niekoniecznie w domu. Wymyślania, bawienia się, szukajmy tych momentów chichotania. Jak dziecko chichocze, to ma układ nerwowy rozluźniony, to się dobrze czuje, to się właśnie może uczyć wtedy, nie? To jest bardzo ładne, bo to jest też o codzienności z dzieckiem. No. Że jak nie masz pomysłu, co zrobić z dzieckiem, które ewidentnie potrzebuje robić coś z tobą, to zrób jedną z tych rzeczy. Sprowokuj. Dwie absolutnie niepowiązane ze sobą rzeczy bezpieczne dla dziecka połóż i zobacz, co się wydarzy. Tak. Nie, że to nie jest, to nie tylko jest o placówce. I to właśnie, jak cię zapytałam, co z tej filozofii podejścia Emilio Reggio możemy... tak w głowie sobie jakieś ziarenko tam wsadzić, tak. to jest trochę o tym. Na pewno, jeżeli takich bardzo praktycznych wskazówek, to możemy mieć takie stacyjki w domu, nie? Żeby dziecko miało swoją przestrzeń, na przykład w salonie. No, zazwyczaj mamy tego shitu, tych zabawek dużo, ale to jest bardziej o takiej, na przykład, że kuchnia jest, nie? Albo jakiś tam kącik właśnie z, nie wiem, stolik świetlny, czy chociażby stolik, gdzie tam możemy coś wyłożyć czasami, że ono może być obok nas w tym swojej stolikowej zabawie. Myślę, że naprawdę większość dzieci uwielbia zabawy przepychankowe. Tak? Siłowanki. Siłowanki, naleśniczki. Dokładnie. Naleśnik nie ma dzieci, jest niedocenionym jakby narzędziem wychowawczym w ogóle nazwałabym to, tak. Bo, ale to ile w rodzicu też
nacisk, dziecko naciskane, czy rolowane, czuje się lepiej, ale i ta ręka rodzica, która roluje, czy naciska, tak, też jakby... Integracja sensoryczna, no, tam jest wszystko, nie? Więc po prostu na łóżku przewalanie się, tam nie trzeba... No to takie, no prosto, ty jestem niedźwiedziem, jestem tygrysem, zaraz cię zjem, zaraz cię złapię, no przecież dzieci to kochają, tak? To wszystkie, naprawdę, no. Nie trzeba wymyślać też nie wiadomo czego, więc tak... Dobrze, możemy gadać i gadać na ten temat, ale kończymy część drugą i w części trzeciej zajmiemy się rolą wioski w ogóle, tą potrzebą wioski, która jest chyba w każdym rodzicu i ona się dopiero pojawia w momencie, kiedy widzimy, że jesteśmy sami, bardziej czy mniej sami w swoim rodzicielstwie i dostrzegamy, jak wiele mogliby nam dać ludzie wokół, prawda? Tak. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.